Cześć. Dzień dobry. Zmarzłeś? Hej, nie. Słupsku to od razu inaczej. Wiesz, że widzowie cię wczoraj tak zhejtowali. Naprawdę? No, nareszcie. A ja chciałem tyle miłych słów powiedzieć do nich. Widzowie Onetu rano są super, natomiast są tacy, którzy mówią, znowu? Kiedy on ostatnio był w domu? Kiedy ostatnio był w Słupsku? Moim domem jest Polska. Dominik. I co teraz? Jak to wyszło wiarygodnie? Ale fajną rozmowę z Bonim miałeś. No, to jest mądry facet. Mądry facet, ale on jest z Platformy, a ty nie. To co, w Platformie zdarzają się też mądre osoby. Kiedy byłeś ostatnio w Słupsku, Robert? Przedwczoraj. Podpisywałem umowę na 5 milionów złotych. Na pomoc społeczną dla najuboższych. Dobyłem kolejne środki dla miasta. Bo ja trochę jak tak sobie czytałem wczoraj te wszystkie komentarze, myślę sobie tak, bo widzę twojego Instagrama, Instastories, te piękne te ma filmy, masz takie w zwolnionym tempie, że kobiety podchodzą, dają ci zdjęcia, czarno-białe, to wszystko jest takie naprawdę piękne, ale ci... Do mnie podchodzą, się całują i przytulają. Kobiety? To jest problem wielu facetów hetero, że też by tak chcieli. Może powinieneś geja udawać. A ja bym był wiarygodny, nie? Czy nie? Dlaczego? No nie, no byłbyś, chodzisz po tych klubach gejowskich. Dokładnie. To może byś był. Każda noc w Warszawie to jest to. Wczoraj, Mamed mówił wczoraj to samo. Słuchaj, dawaj. Ale nie, chodzi mi o to, że w jakimś sensie zacząłeś już kampanię samorządową, prawda? Więc musisz być w Polsce, Śląski i inne regiony, ale to nie jest tak, że teraz coraz częściej będziesz słyszał, ej, a kto tutaj przyjedzie i popracuje w Słupsku? No nie, jedyną osobą, która powinna pracować w Słupsku i dla Słupska w sensie prezydentury jest Biedroń, w sensie kandydowania. Także, więc nie rób mi tu konkurencji żadnej, kto przyjedzie, będzie pracował. No nie, ale skoro twoim domem jest Polska, to zostaw ten Słupsk, po co ci to? Nie, dlatego, że Słupsk jest ważny. Ja zrobiłem coś, co wydawało się niemożliwe w mieście. 5. najbardziej zadłużonym mieście w Polsce. Każdy chce mieć ślub tam. No nie tylko, ale każdego dnia spłacam zadłużenie miasta, które wynosiło prawie 300 milionów złotych. 62 tysiące złotych każdego dnia, o 62 tysiące złotych zmniejsza się dług w mieście. A skąd bierzesz dzięki kasę? Temu. No na przykład właśnie załatwiam ją z funduszy zewnętrznych. Wtedy miasto mniej dokłada do tego. 5% na przykład do tego projektu pomocy społecznej. Na przykład od pani premier Ewy Kopacz dostaliśmy sporo kasy. Byłej premier. Kiedyś dostałeś, bo sobie załatwiłeś. No, od Morawieckiego wywalczyłeś jakieś pieniądze od Morawieckiego? No nie, niestety, ale wiesz co, to też nie powinno być tak. Nieszczęściem naszego kraju jest to, że to jest właśnie takie... Ja w to wpadłem w tę pułapkę, że to trzeba załatwiać, że nie ma takiego myślenia o zrównoważonym rozwoju, że... Nie muszę załatwiać, rozmawiać, negocjować, no jesteś w podróży takiej trochę dyplomatycznej, spotkanie tam, spotkanie tu, rozmowa tu, przekonanie. Miasta, nie wszystkie miasta mają to szczęście, że mają prezydenta, którego się zaprasza, którym się chce rozmawiać, do którego przyjeżdża premier, któremu sponsorzy fundują, nie wiem, lodowisko, tak jak u nas w Słupsku, i dzieci mają darmowe lekcje WF-u zimą, dzięki temu. To nie wszystkie miasta mają szczęście być Słupskiem. No przecież nie zapraszasz nawet do swojego programu prezydentów podobnej wielkości miast. Był tu prezydent miast. Poznania, to ale okazało się, że... Ale podobnej wielkości miast. No, no nie, nie zapraszasz, no, ale... niestety. Więc to... Nie mają Biedronia. No właśnie, więc trzeba pomyśleć o tym, jak sprawić, żeby wszystkie miasta miały równe szanse, żeby ta konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju nie polegała na tym, że się coś dla miasta załatwia, tylko państwo myśli o tym, że wszystkie miasta są równe, że nie tylko te tłuste koty w postaci Warszawy, Poznania. No chłopie, ale byłeś ostatnio na Kaszubach, widziałeś jak to wygląda. No, nie ma tam wielu połączeń PKS, nie masz dobrej kolei, nie masz małych komisariatów, nie masz małych sądów, punkty pocztowe są likwidowane, to trzeba zmieniać. Znaczy, to nie może być tak, że wszyscy się przeniesiemy do Warszawy i Polska będzie mlekiem i miodem płynąca, bo Polacy też żyją poza Warszawą. Więc trzeba myśleć o tym, jak dystrybuować ten nasz dochód bardziej sprawiedliwie. Żeby na przykład moje miasto, podobnie jak wszystkie prawie polskie miasta z małymi wyjątkami, żeby się nie wyludniało. Żeby nie było tego drenażu mózgów młodych ludzi, którzy kształcą się oczywiście w Słupsku, ale nie zapewnisz w Słupsku poziomu zatrudnienia, poziomu pensji. Już mówiliśmy kiedyś o pensjach dla lekarzy. Nie. Ale zapewnię na przykład czyste powietrze, zapewnię szybkie połączenie. Przyjeżdżaj do Słupska, nie ma smogu. No jedyne miasto w Polsce, które ma czyste powietrze. My nie musimy robić tego wszystko. No jedyne, które spełnia wszystkie normy.
No widzisz? Fuj, zamknij telefon. Rozumiem, że chcesz się naćpać teraz. Rozumiem, że Biedroń pali marihuanę, a ciebie nie stać. Dokładnie tak. No, to sobie smogu. Ale zobacz, nawet to w Słupsku macie tańszą marihuanę pewnie niż... Nie, a kupowałeś? Ja nie dealuję. Nie dealuję. Pala, ale nie dealuję. Ale, no, ale są, jest wiele profitów z mieszkania w Słupsku. Tylko jak nie dasz tym ludziom szansy, na przykład na mieszkania komunalne, coś co dla mnie jest priorytetem, podczas swojej kadencji oddałem około 500 mieszkań komunalnych. To jest bardzo dużo, to jest dziesięciokrotnie więcej komu? Niż oddawano. Tym, którzy mieli do tej pory gorsze warunki? Czy tym, którzy... młodym, którzy mogli wyjechać i nagle Biedroń przychodzi i mówi, masz ode mnie drugim. Mieszkanie? Nie jednym jedź. I drugim. Żeby ci młodzi ludzie zostali w Słupsku, to ja muszę zapewnić jakiś standard bezpieczeństwa. Takiego myślenia, że oni będą spokojni o swoją przyszłość. Że nie będą musieli na przykład mieszkać w Warszawie i 60% swoich dochodów przeznaczać na mieszkania. Jasne. A tak dzisiaj jest. Mhm. Więc ja, to już jest coś. Znaczy, no, plus czegoś musisz mogą im dać zacząć. Jakąś fajną robotę. No i, a w Słupsku jest mnóstwo fajnej roboty, bo jak przychodziłem jako prezydent, to bezrobocie wynosiło 11%, a dzisiaj wynosi 4,3%. I ono jest mniejsze niż średnia na Pomorzu. No tak, ale przyznaj, że to jest też tak, że globalnie wszędzie bezrobocie spadło. Tylko, niekoniecznie, że wtedy tylko w Słupsku było wyższe średnio. A dzisiaj jest mniejsze średnio. Dominik, zapytaj go, bo ja nie umiem. Co zrobił złego? Zrobiłem wiele złego. No nareszcie. Ale nie będę ci się chwalił. Opowiem ci, jak już się nas wciągamy, tak, nas inhalujemy. Smogu warszawskiego oczywiście, dzisiaj szanowni jest państwo. Dzisiaj sytuacja akurat. Dlatego... Jedyny... Dlatego nie gadamy głupot. Wczoraj Agnieszka Burzyńska mówi do mnie, no jak z Biedroń będzie u ciebie, znowu namówisz go na Warszawę. Rzeczywiście, wiesz, przestałem, bo szlak trafił twoją szansę na to, żebyś zdobył prezydenturę stolicy. Dlaczego? No bo Trzaskowski wygra podobno. A będziesz na niego głosował? Nawet Rabiej. A będziesz na niego głosował? W ogóle nie pójdę na wybory. Tak jak ostatnio. Nie, wiesz co, no Warszawa jest fajnym miastem. Jest miastem otwartym, nowoczesnym. To zobacz, dlaczego tutaj Rabieja nie dać? Byłby kolejny prezydent gej w Polsce. Ale oczywiście Paweł jest też super i otwarty i tak dalej. Tylko, że to sam fakt bycia gejem nie znaczy, że będziesz dobrym włodarzem. I nie mówię tego o Pawle, który jest bardzo doświadczony, któremu też w polityce bardzo kibicuje. Tylko nie chciałbym, żeby to był plebiscyt i kontynuacja wojny polsko-polskiej, żeby to był plebiscyt partyjny. Znaczy dzisiaj 82% włodarzy polskich miast jest niezależnych. Dlaczego? Dlatego, że my wiemy, że musimy... 80% niezależnych? 82. No ale daj spokój, a masz Poznań, no, polityka. 82, mimo Gdańsk, wszystko. Polityka. Wrocław, no, 82%, powiedz. Tylko 12% jest, należy do partii politycznych. Okay. To jest ciekawe. I my uciekamy od tej polityki partyjnej. Dlaczego? Bo dzisiaj się nie da tworzyć miasta za pomocą układów partyjnych i całe szczęście. Mm-hmm. Hillary Clinton miała taki super pomysł. Ta, która przegrała amerykańskie wybory? Wygrała w sumie, bo dostała 3 miliony więcej głosów. Ale miała super pomysł, że ona by chciała robić politykę where no one is left behind. Gdzie nikt nie jest zostawiony z tyłu. I warto budować nasze miasta właśnie nie za pomocą antagonizmów partyjnych, czy jakichkolwiek antagonizmów, ale pamiętając, że to jest jedna wielka wspólnota. Że to jest przestrzeń, w której i PiSowiec się musi odnaleźć, i Boni, i Biedroń, i Kuźniar. Każdy z nas się musi odnaleźć w tym mieście i włodarz miasta musi być ponad to wszystko. Przecież ja nie mam większości w Słupsku. Ja mam 3 radnych na 21. I musisz się z nimi układać cały czas przez to. Za każdym razem się z nimi dogaduję. I dla mnie nieważne jest, czy on jest z PO, czy z PiSu. Dla mnie, i chciałbym, żeby dla nich tak było też, najważniejsze jest miasto. I to się udaje. To jest jedno z niewielu miast w Polsce, gdzie ja nie podzieliłem stołków między partie polityczne. Przychodzę do PiSu i mówię, słuchajcie, to jest ważne dla miasta. Poprzyjcie to. Ale i z reguły Robert, sam wielkie wiesz, projekty w mieście przechodzą. Ale w polityce jest tak, że jak chcesz czegoś od kogoś, to musisz mu coś dać. No. A jak, to co im dajesz? No ale na przykład, kiedy dekomunizowaliśmy ulicę, bo musieliśmy w związku z ustawą IPN, usiadłem z wszystkimi, rozmawialiśmy, jak sprawić, żeby wszyscy, którzy są zainteresowani, byli zadowoleni z tego. Oczywiście nie jesteś w stanie tego w 100% zrobić, ale dzisiaj mamy taki efekt, że podzieliliśmy te ulice do dekomunizacji, ich było kilkanaście, tak, że i osoby ważne dla PO, i osoby ważne dla mnie, i osoby ważne dla Lewicy, i dla PiSu, i dla organizacji pozarządowych znalazły się w tym gronie. Czyli podzieliliśmy ten tort między wszystkich, a nie patrzyliśmy z perspektywy większości, czy nie wiem, PO, czy mojej. Przecież ja mógłbym dokuczyć PiSowi, mógłbym nie dać ich patronów, a dzisiaj Anna Walentynowicz ma swoją ulicę w Słupsku, ale też ma Jaruga Nowacka swoją ulicę i osoby ważne dla Platformy Obywatelskiej. Tak trzeba tworzyć współczesne miasto. Czy model Słupska jest do powielenia?
skoro jest myślę, tak cudownie. Myślę, że jest. W Warszawie na pewno, tylko nie można dopuścić do tego, że wygra polityka partyjna. Trzeba od tego uciekać. No, no ale tutaj akurat nie ma, masz większe miasto, masz od lat rządzone miasto przez Platformę Obywatelską i masz miasto, w którym chętnie by się rozgościł PiS. Owszem, ruchy obywatelskie są tu silne, na poziomie powiedzmy już nie prezydentury, tylko rady, ale mimo wszystko to jest wojna między PO a PiS-em. A wiesz, szczególnie w tym takim symbolicznym znaczeniu, że jak oni wygrają Warszawę, to wygrają Polskę, tak myślą. No ale wiesz, że to samo mówiono o Słupsku, że tu od lat rządzi taki układ, że tu od lat jest tak, że rządzi jedna albo inna partia. No i że ten Biedroń, który przychodzi tutaj nagle bez żadnej partii, bez żadnych pieniędzy, gdzie on nie ma najmniejszych wysłał szans. Wysłał cię Palikot tam. Nieprawda. Jak nie? Wyrzucił Palikot, cię, mówi... Ty nie pamiętasz, Jarek, pamiętam, ale on nagrał filmik, że go zdradziłem z piwnicy kiedyś. Robert, co ty mi zrobiłeś? Odszedłeś do tego Słupska, płakał. Ja go na piwo później musiałem zapraszać do Słupska. No i całe szczęście, bo ja... Bo zdradziłeś. No. Nie, Palikota w życiu bym nie zdradził. Nie, nikt nie jest bardziej wierny niż Biedroń. Nie, to nieprawda. Legendy szczególnie krążą. Po smogu warszawskim. Legendy ja się krążą. Z nim haluję. Legendy? Legendy krążą po fajne. Warszawie. Tutaj. Rób mi dalej taką reklamę. Ale co myślisz, że im więcej takiego, wiesz, żeby... Bo ty jesteś taki grzeczny chłopak, że nawet właśnie każda nie kobieta jestem. By cię przytuliła i powiedziała, Boże, ten mój Robert, ja bym chciała takiego problem? Syna jak Biedroń. Że faceci nie chcą mnie przytulać. No bo wiedzą, bo że może wstydzą. Ktoś być zazdrosny. Nie. A kobiety co, nie wiedzą, że może być zazdrosny? No nie, no ale jest, masz faceta, no to jak? Dobra, ja się lubię przytulać z wszystkimi w każdym razie. Dawaj, co jeszcze? Chyba wszystko, nie? Właściwie Dominik, ja wyczerpałem, jakby trzymaj. Uważaj na dzieciaki, nie psuj im teraz. To jest przyszłość narodu, właśnie przyszłość te dzieci. Narodu. Zobacz, jak one są zmarnowane, myślą sobie, o Boże, idziemy znowu, to pewnie opera, o co super. Chodzi. Opera jest super. Powiedz, szanowni państwo, nie widzicie, ale przyjeżdżamy obok Teatru Wielkiego nie Opery widzimy, Narodowej. No, daj spokój, to nie ten model z studia, to wszystko widać. Ale powiedz mi, ten samorząd nie uwiera cię? Wprost przeciwnie, to jest pasjonujące, nie, Jarek. Nie, Robert, bo... Robert, ale ja ci powiem dlaczego, nie, chłopie. Pracowałeś ileś lat w samorządzie i dosyć. Nie a czy ty nie być... widzisz, jaką ja pasją opowiadam o tym, ale co ja robię słyszę, w Słupsku? No, masz przecież wszyscy się pasjonują, opowiadają o tym. No jakie inne miasto przedstawia taką narrację o samorządzie? Opowiada o tym. Przecież... Ale jak ileż można opowiadać o samorządzie? Poszedłeś Jezu, do Słupska, zrobiłeś swoje, idź do Polski. No. Ale chcesz, żebym szedł do Polski? Ja nie, ale ludzie podobno chcą. Dlaczego ty nie chcesz? Ty draniu, już więcej do ciebie nie przyjdę. Mam nadzieję, chcę do Węglarczyka. Albo do innego, Żakowskiego. Ale... Nie, ale to jest kwestia tego, że chyba ludzie chcą pewnych wartości. Że to nie chodzi o Biedronia, tam... Biedronia, chodzi, to... bo dzisiaj wszystko się personalizuje i sam wiesz, okay. Że gdybyś nie miał osobowości, to byś guzik zrobił. Ale w wiesz, że oni Słupsku szukają także, pewnych no. Wartości, że chcą, są zmęczeni tym konfliktem, tą wojną polsko-polską, są zmęczeni tą agresją, tym, że są podzieleni przy obiedzie rodzinnym, że w pracy się kłócą, że w szkole się kłócą politykę. Ludzie tylko mają dość, więc szukają co, kogoś, kto sprawi. Ty im dajesz ponad podziały? Dom wszystkich Polska. To jest Kalisza. No, dobry jesteś. Nie, to jest Kwaśniewskiego, a Kalisz później założył stowarzyszenie. No, ale no Kwaśniewski, to było hasło chyba z kampanii Kwaśniewskiego. No, oni tam raczej... A ponieważ Rysiek Kalisz kocha Olka i słusznie, to później założył takie stowarzyszenie. Widziałeś, co się dzieje na lewicy? Dzisiaj siedzi Czarzasty, mówi, kurczę, nic nie muszę robić i mi rośnie. Rośnie, ale ja w sumie się cieszę, że z każdej siły prodemokratycznej jeśli rośnie. Znaczy wszystko, co sprawi, że odsuniemy te niedemokratyczne siły od władzy, jest dobre. Tylko, że szkoda, że opozycja nie ma pomysłu na siebie, że to nie jest a coś... A ty jesteś w opozycji, czy gdzie? No, wobec PiSu na pewno, znaczy wobec tego, co się dzieje, zdecydowanie. Znaczy, mierzi mnie to, że po 27 latach demokracji no tak wiele zła się dzieje, że się wstydzę, że Polska dzisiaj stała się, że bycie Polakiem, zamiast być powodem do dumy, co nam obiecało Prawo i Sprawiedliwość, staje się na świecie obciachem. No bo słyszymy o tym, co robi ten rząd i wielu nas identyfikuje z Kaczyńskim. Ja nie chciałbym być identyfikowany z Kaczyńskim, Pawłowicz i tym wszystkim złem. Zostaw Krystynę. Dawno, akurat ona już dawno złego nic nie zrobiła, naprawdę. Ona już się napracowała prawda, na tym wcześniej. Generalnie złego też dużo nie robi, na szczęście, tylko dużo gada takich złych rzeczy, więc w praktyce to ona nie jest taka zła, jak ją malują. A nie jest to pocieszające, że zobacz, do tej pory, żeby w Polsce kogoś obrazić, to się mówi o ty geju, a dzisiaj się trzeba powiedzieć ty Żydzie. No jest, no ale to jest szukanie nowych kozłów ofiarnych. To jest otwieranie kolejnego frontu, gdzie rządzący wskazują nam, tym lepszym,
kogo należy zlinczować. No, fatalna polityka. I też dziwię się, że opozycja daje się wciągać w tą dyskusję, czy Polacy byli lepsi od Żydów, a Żydzi od Polaków, kto i tak dalej. Nie ma lepszych czy gorszych narodów. Są lepsi lub gorsi ludzie. To co? Ludzie ludziom gotują ten los. I to nie Ania Dybna ostatnio ładnie powiedziała u nas, że ona zna świetnych Żydów, świetnych Oczywiście. Polaków i świetnych Ukraińców i zna fatalnych Żydów, fatalnych Polaków i fatalnych Ukraińców. A ty nie masz tak? Ja tak, też tak mam. Ale to jest tak naturalne. I nagle się okazuje, że przychodzi ci Jaki i pisze taką ustawę i mówi, że nie, my jesteśmy super, Żydzi są źli. No jaki jest taki, jaka jest ich polityka? On jest odzwierciedleniem tych wszystkich demonów, które reprezentują dzisiaj rządzący, ale do tego trzeba uciekać. Znaczy nie dać się wciągać w tę wojnę, bo jak zaczniemy się licytować, który naród jest lepszy, to skończymy jak Putin, który musi już dzisiaj ręcznie pisać podręczniki, je fałszując. Więc to nie może tak wyglądać. I więc to też apel do opozycji, żeby się nie dała wciągać Kaczyńskiemu w tę narrację i licytację. Widzisz te sondaże, które sam zresztą podajesz dalej na tych swoich Instagramach. Jestem z nich bardzo dumny. I tam, ale to wiesz, że tam przepytali 7 osób na tym osiedlu tutaj zresztą, dlatego tu przyjechałem. Nagle się okazało, wolisz Dudę, Biedronia czy Tuska? Nie, Tuska, nie, Duda, jaki tak, ty super. Jaki jesteś straszny, że ja flirtuję z moimi fanami. Strasznie, po prostu jest... Chciałbyś mnie na wyłączność. No, oczywiście, że tak. Ale... No to jest kuszące, tak, łechcące na pewno, to wiem, bo każdy z nas publicznych jest lekko próżny, więc jak widzisz taki sondaż, myślisz sobie, nie ma sprawy, dobra, zobaczymy co będzie, ale jak przyjdzie moment, sprawdzam, to co? Bo on coraz bliżej jest, nie? No, wiesz, że ja jestem odważny i to zrobię. Ale co zrobisz? To, co trzeba będzie sprawdzić. Czyli? Nie wiem, zobaczymy. Na razie Jezus, no, znamy pracuję. Się już trochę, ty możesz być bardziej szczery niż byłeś u Żakowskiego, nie? Jak niczego, żadnego stafu nie załatwiłeś, tylko mi każesz wciągać... Dominik, gdzie są najlepsi dealerzy tutaj obok Mariota? Podjedź. Nie mam pojęcia. I ty chcesz, żebym ja był szczery. Nie, ale z drugiej strony będziesz miał o tyle trudną sytuację, że najpierw jest samorząd, więc jak zdobędziesz samorząd, to głupio ci będzie potem się wycofać, nie? Bo zdradzisz swoich mieszkańców. Nie wyobrażam sytuacji, w której... No nie możesz być tu prezydentem i tu. Startuję na prezydenta miasta i rezygnuję po pewnym czasie. No. To by było nie fair wobec wyborców. A podjąłeś już decyzję, że wystartujesz? Traktuję swoje stanowisko bardzo poważnie, wystartujesz? Na prezydenta Słupska? Tak. Tak, podjąłem to. Czyli nie wystartujesz w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, polskich? Wybory prezydenckie w Polsce są... za bardzo długi czas. Nie, za 2 lata. Odciąłem się od tego już wielokrotnie. Nie mam planu startować w wyborach prezydenckich, więc... No to po co podajesz dalej te sondaże, które dają ci drugie miejsce? To jest z tego bardzo dumny. Miłe, że ludzie mają nadzieję, że polityka może wyglądać inaczej, że polityka może być lepsza, że można inaczej w ogóle rozmawiać o naszym życiu, że można okopy, które zbudowali politycy w jakiś sposób burzyć i sprawiać, że budujemy mosty, a nie okopy. Panie prezydencie Robercie, ale pierwsze miejsce zajmuje tam człowiek z ekipy, która buduje jednak okopy. To dlaczego pan z nim nie jest w stanie wygrać? To się zmieni. Kiedyś Donald Tusk mówił, że nie ma z kim przegrać. Dzisiaj wydaje nam się, że PiS nie ma z kim przegrać. Pamiętamy, że SLD kiedyś miało 42%. No. I też wszyscy mówili, że tutaj mamy kanclerza Millera i to wszystko. Dzisiaj Millera nie ma w polskiej polityce nawet. Ba, nawet on zaczął flirtować z PiS-em ostatnio. Więc wszystko się zmienia. Ty się zmieniasz, ja się zmieniam, państwo się zmieniacie. Ja młodnieję. I polityka się zmieni, ja też. I co widać? Ty wyglądasz lepiej dzisiaj ode mnie, to prawda. Bo ja mam trochę więcej światła, jeszcze tak tutaj. Jestem ładniejszym gejem niż Biedroń, to ładne. Ale dlaczego powiedziałeś tak, że mógłbym grać geja rzeczywiście? A to cię boli? Jak... Nie, ja w ogóle, ja myślę, że wy macie właśnie fajniej na świecie tak dlaczego? Naprawdę. Że w ogóle zrobi się taki fajny klimat wokół. Nie? Wiesz, to jestem ja, to jest może rabiej, to jest kilka osób, ale generalnie to życie nie jest takie łatwe. No bo ile masz coming outów? Ja nadal jestem jedynym gejem na wsi, jeśli chodzi o sprawowanie publicznego urzędu w Polsce. A przecież takich osób jest wiele. W parlamencie takich osób jest wiele, więc ten klimat nie jest fajny. To nie jest kwestia wstydu, to jest kwestia tego, że społecznie to nadal może być problem. Sensacja, pewien dyskomfort dla rodziny. Naprawdę to dzisiaj jeszcze jest sensacja? Dla rodziny? No to problem. Zrób eksperyment. No powiedz twojej żonie, twojej córce, rodziną, a tak na serio spróbuj. Powiedz, że jesteś gejem, że przez wiele lat nie miałeś odwagi tego powiedzieć i zrób to. To nie jest łatwe. No nie jest. No to są ludzkie dramaty, bo żyjemy w społeczeństwie, które nadal wielu rzeczy nie jest w stanie zrozumieć. Oczywiście pewna część, bo to się zmienia. No, żyjemy w innej Polsce niż 10-20 lat temu. Jestem jedynym gejem na wsi. Dobre.
No dobra, dobra. Ale potem powiedziałeś o Słupsku, tak? W ten sposób? Nie, o Polsce, o Europie Środkowo-Wschodniej. Ale co, że my w całej części Europy Środkowo-Wschodniej nadal nie ma prezydenta na przykład miasta, który w powszechnych wyborach byłby wybrany jako otwarcie homoseksualny. To jest oczywiście, nie jest fajne, bo fajnie by było mieć poczucie, że nie jestem sam też. No nie, ale w Wielkiej Brytanii, tylko w Irlandii ostatnio było tak, że zdaje Europa Środkowo-Wschodnia. Irlandia, pomimo tego, że jest bardzo polska i pewnie wielu Europejczyków z tej części Europy tam mieszka, ale to nie jest, to jest Zachód. No tak, to jest Zachód. To jest trochę inaczej, tam jest pewnie łatwiej. To dzisiaj już jest na zachodzie. Idziesz do pubu i właściwie się nie przejmujesz tym, co o tobie pomyślą. Czy jesteś gejem, czy jesteś heterykiem, czy no nie. Tak. No ale to też w Polsce się zmienia. Myślę, że też to właśnie poparcie, o którym mówisz, jest takim manifestem otwartości, pokazywania, ale że widzisz, nam jest bliżej do tej Europy właśnie zachodniej, tolerancyjnej, otwartej, niż do Białorusi, która dzisiaj w raportach MSZ-u jest podawana jako jedyny kraj, który nie krytykuje Polski. Słusznie. Ale nie chciałbyś mieć wsparcia? Nieważne jakiego, no ale po prostu ale wsparcie Łukaszenki i Białorusi, no wątpliwie jeszcze Korea Północna się dołączy. Nie zapominaj o Węgrach. No nie, niestety. No zdradzili co, na zaświcie. No, to jest spokojna. 27-1. Nie, no to wtedy, ale teraz parlament zdecydował, że wiesz, będziemy wspierać Polaków, także nie jest to naprawdę to jest symboliczny gest, nic nieznaczący. W praktyce Węgrzy prowadzą bardzo, zresztą to Michał Boni mówił u ciebie przed chwilą, prowadzą bardzo taką sprytną politykę. My to robimy bardzo topornie, zachowujemy się jak słoń w składzie porcelany w polityce, nie tylko wewnętrznej, ale i tej międzynarodowej. Pisałem do pana prezydenta Biedronia, bo spotkałem naprawdę realnych, ty zawsze o tym opowiadasz, ale nigdy ich nie widziałem. Ludzi, którym dał ślub. I oni byli tak, jakby Boga dotknęli po prostu. Wiesz, ja myślę sobie, dajcie spokój, to jest tylko Biedroń. W ogóle tego nie doceniasz, widzisz? To jest tylko Biedroń. Wiecie, jaki on jest zły i niemiły, jak przychodzi, to w ogóle jest taką gwiazdą, że nikt go nie chce, ale... A oni mówią, nie, ale on był taki miły i w tym takim całym anturażu wyglądał tak godnie. To już wiem, dlaczego mi kazałeś ten smog warszawski wdychać. Jesteś zazdrosny. Ja chciałem po prostu zatruć. No właśnie. Zatruwasz ale mnie słowami, taki... powietrzem. Zatruwasz mi życie. Biedroń dał nam ślub. No ale wiesz, to byli ludzie po przejściach, więc może dlatego. Dla ludzi to jest ważne. Wiesz, to takie też docenienie. To chyba też trzeba właśnie zastanowić się, jak to przełożyć na politykę. Że Polacy i Polki zasługują na docenienie. Ale nie docenienie nacjonalistyczne, takie faszyzujące, ale docenienie jako wspólnotę, że każdy z nas ma prawo mieszkać w tym kraju, bo kocha ten kraj. I ci ludzie przemierzają całą Polskę, żeby im udzielił ślub, żeby być przez ten moment, poczuć się świeżo, normalnie i docenieni. Ale co, normalnie dlatego, że mogą sobie pojechać do jakiegoś Słupska, w którym pewnie nigdy by nie byli, ale tam jest taki prezydent gej, który jest fajny i jest bardzo medialny, więc fajnie jak on powie, czy ty... Robercie, bierzesz sobie tego oto tutaj Jarosława za męża. Przyjeżdżają przede wszystkim, żeby poddychać świeżym powietrzem. Nie tylko tym, ale też społecznym. Zapraszam cię serdecznie do Słupska. Dominik, jak oceniasz tę rozmowę? Super. A, dzięki Dominik. Mamedowi to, ale nie. Z Dominikiem jeszcze, nie z tobą. Trzymaj się. Do zobaczenia. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Cześć.